Siema, update. A czemu update? No temu, że coś się zmieniło. Coś doszło, coś odeszło. Na coś warto zwrócić uwagę. Ale po kolei i ze spokojem. Słuchajcie, jednego razu, kilka miesięcy temu, miało miejsce w tym akwarium, miał miejsce wysyp glonów nitkowatych. Było ich bardzo, bardzo dużo. I Krzyś się naczytał, że najlepszym sposobem na glony nitkowate są kosiarki. Krzyś czytał niewłaściwe artykuły. No i Krzyś kupił kosiarki. Kosiarki glonami zajęły się błyskawicznie. Poważnie, moment. Glonów nie było widać praktycznie, że biorąc wszystko było czyściutkie, super. Krzyś wychwalał kosiarki ponad niebiosa. Do czasu. Do czasu, aż Krzyś zobaczył, że kosiarki zaczynają mu... No bo głodne były, bo glony wszystkie zeżarły. Zaczęły wtrążalać rośliny. I to tak zaczęły wtrążalać te rośliny, że kiedyś tutaj z przodu, jak sobie włączycie wcześniejsze filmiki, była taka bardzo fajna koniczynka. Naprawdę fajnie to wyglądało, bardzo mi się to podobało. I widziałem, jak najzwyczajniej na świecie kosiarki obżerają jej liście. No i tak obżerały, aż obżarły wszystko całkowicie i nie ma. Skończyło się. Jak zeżarły koniczynkę, bo było pierwsze, co zeżarły, to zaczęły żreć trawę. Tu przy tym korzeniu z lewej strony, którego wyraźnie widać, była taka bardzo duża, rozrośnięta trawa. Jakiś tam echinodorus, to w pierwszym filmiku moje akwarium 160 litrów, tam są te nazwy napisane, jak kogoś interesuje, to proszę bardzo. No i ta trawa też widziałem, jak ewidentnie wpierdzielają liście. Najbardziej im smakowały te młode, które dopiero co rosną, te stare były... No, w takim sobie stanie, więc ich tam nie ruszały, ale te młode, które rosły i młode pędy, jak cokolwiek wyrastało, to wtrążalały. Bakopy nie ruszały i tego z tyłu, co jest jeszcze, też nie ruszały. To z tyłu to się nazywa higrofilia. I tej żebienicy po prawej stronie, która jest, też nie ruszały. Żebienicy tam po lewej, tej, co jest, też nie ruszały. No nieważne. W każdym razie trawę też zaczęły wpierdzielać. No więc glony nitkowate się skończyły i rośliny też mi się zaczęły kończyć. Jak się skończyły rośliny, jak te trawy dostały naprawdę mocno w zad, nie pobierały już tylu składników odżywczych z toni wodnej i z podłoża, jak to było wcześniej, to zgadnijcie, co się stało. Brawa dla tych, którzy pomyśleli sobie, glony. Ale to dostałem takiego szału glonowego tutaj, że to się w pale nie mieści. Groził mi naprawdę twardy restart tego akwarium. Ale udało się wyjść na prostą. Za chwilę wszystko opowiem. Glonów tutaj było zatrzęsienie, zresztą te glony za chwilę pokażę. Na kamieniach jeszcze widać, ale w tej chwili jest ich na tyle nieznaczna ilość, że nie stanowią już dla mnie jakiegoś większego problemu. I tych glonów naprawdę było od diabła i nazad. Roślin nie było, bo pozżerały je kosiary. No więc pierwsze, co zrobiłem, to najpierw kosiarki won. Paszoły w cholerę. Nie do kibla. Kumplowi je dałem. Stwierdził, że on chętnie przyjmie. No dobra, spoko. Co dalej, żeby te glony zwalczyć? Zaciemnienie. Nie wyłączyłem światła całkowicie, ale ograniczyłem o 3 godziny na dobę świecenie. I coś się z tymi glonami zaczęło dziać takiego, że wyhamowały swój rozwój. Te glony były na tyle mocno w tym akwarium widoczne, że ten z tyłu ta roślina, co jest bakopa i tak hygrofilia, całe liście były całkowicie brązowe dosłownie, no niemal czarne, zresztą ślady jeszcze na niektórych liściach widać, pokażę to za chwilę, tam nie będziemy się w chwilę żadne bawić. Tyle glonów jeszcze zostało, jak widać, won z kadru. Tyle glonów jeszcze zostało na kamieniach, ale to już odpuszcza. Tutaj widzicie liście zdrowe, świeże też, które są, które wyrosły. A jeśli się przyjrzycie, no apostrość łajzą. No tak to widać, jak widać, no ale trochę glona tutaj jeszcze jest, ale niedużo. Tam na tej hygrofilii, o ten liść też, coś tam na nim jest, chociaż naprawdę było tego dużo, dużo więcej.
I takich traw były trzy piękne, duże kępy. Została jedna, która jest przerzedzona niesamowicie, ale ta jeszcze jakoś dała radę i ona jeszcze, powiedzmy, jakoś walczy. Tu jeszcze nowe liście rosną, jej nie wywalę, bo no, chyba, że coś się stanie. Ale tamte dwie, które były, jedna była mniej więcej tu, druga przed tym korzeniem, który widać, i taka naprawdę spora, ładna kępa była, no i szlak ją po prostu trafił całkowicie. Pogniła niesamowicie. Te liście tutaj, które teraz są brązowe, one były no niemal, no może nie czarne, ale one były o tego typu. No więc ograniczenie oświetlenia i co jeszcze? Poznajecie? Szyszki olchy. Tych szyszek trochę tutaj nawrzucałem i to się sprawdziło. Blony zaczęły powolutku odpuszczać. Ale to nie wszystko, stwierdziłem, że no, trzeba coś jeszcze zrobić, no bo glony zaczęły powolutku odpuszczać, ja mówię, kurka wodna, może być tak, że za chwilę znowu diabli wezmą ten cały kram i tyle z tego wszystkiego będzie. Aha, jedna ważna rzecz. Jak mi zaczęły te trawy marnieć, myślałem, że nie ma składników odżywczych i przez chyba 3 albo 4 dni lałem nawóz. To sobie wyobraźcie, co tu się działo. Po prostu była taka eksplozja, że głowa boli. Teraz zamiast nawozu leję karbo w płynie. I to karbo też widzę, że trochę pomaga. Dla spostrzegawczych zabawa konkurs. Co tu jeszcze się zmieniło? To, co tam widać, zaraz o tym opowiem. I to. Ktoś wie, co to jest? Jeżeli ktoś odpowiedział lignit, brawo. Jeżeli ktoś odpowiedział, o, jakieś kabloty se wstawił, to jest lignit. Dwa takie sobie lignitowe kamyczki wstawiłem i one sobie są. Oprócz tego dodałem właśnie to, co tam widać. Rurę z gąbką. No dobra, to tam jest wlot. A tu tak trochę przekrzywię. Sorry za te zdjęcia, ale tutaj jest wylot. A cała maszyneria stoi tu. Czekajcie, zdejmę turban. A turban jest po to na tym filtrze. Oczywiście filtr zewnętrzny, kubełkowy. Ta, wszystko widać fajnie. Czekajcie. Niech się stanie światłość. No niech się stanie światłość, to muszę mój telefon zaciągnąć do roboty. No już. No, łap ostrość. Halo. O. Filtr kubełkowy. Kupiłem go za psie pieniądze od kumpla. Hydor Prime 30. I co my tu w tym filtrze mamy? W ogóle ten filtr to jest tak śmiesznie skonstruowany, że on nie ma kilku koszy na wkłady filtracyjne, tylko ma jeden mega wielki kosz i trzeba sobie samemu poradzić w jakiś sposób z tym, żeby to wszystko, te wszystkie wkłady, te wszystkie media filtracyjne jakoś tam ogarnąć. No więc mój patent był taki, że na samym dnie jest oczywiście ceramika, ona już w tej chwili powoli zaczyna żółknąć, już trochę się tam tych kultur, a show, kultur bakterii, widać, nie widać? Na filmiku nie widać, ale pewnie tam, ale na żywo widać. Potem jest kawałek jakiejś tam zwykłej gąbki, potem jest co? Lignit, dokładnie. Potem znowu kawałek jakiejś tam gąbki, która ma za zadanie tylko i wyłącznie oddzielić te media filtracyjne. Ona jest cienka i ona tylko i wyłącznie po to służy. A tutaj czarno, co nie? Nic nie widać. Co to w ogóle jest? Lignit. To są dokładnie te same kamienie, tylko po prostu rozdrobnione do jakiejś tam mniejszej frakcji, żeby to wszystko funkcjonowało, i potem znowu jest jeszcze gąbka. No i wylot. Nie działa, że tak powiem, na pełną parą. Mimo że przepływ jego jest na poziomie tam, powiedzmy, 700 czy 900 litrów na godzinę, ale i tak jest dosyć mocno ograniczony, żeby nie robić pralkowirówki w akwarium, bo akwarium to jest akwarium, a nie pralka. A owinięty był tym turbanem po to, żeby go było mniej po prostu słychać, bo to nie jest filtr bezgłośny. Posłuchajcie. Słychać? Nie wiem, czy słychać. Zobaczymy. Poczekajcie, 10 minuta się zbliża.
Zrobimy update w dwóch częściach.